Cofnijmy się do końcówki 2016 roku, kiedy to wydarzyła się jedna z najbardziej ikonicznych dram na polskim YouTubie. Naszymi dzisiejszymi bohaterami będą Generator Frajdy, Gargamel, Akus, a po przeciwnej stronie Coach Mike, Antek Puciennik oraz Olga Konieczyńska z kanału Wobec Obiektywy. A wszystko zaczęło się od tego, jak nasza główna bohaterka dzisiejszego show, Olga Konieczyńska, znana również jako Wobec Obiektywu, 30 października 2016 roku wrzuciła film zatytułowany Przecieki Maturalne Matura 2017. Zanim jednak przejdziemy do tego, co znajdowało się w tym filmie, musimy przybliżyć sobie troszeczkę postać Olgi, aby zrozumieć, co dokładnie się wydarzyło. Kanał Wobec Obiektywu, jak na stan 2016 roku, miał nieco ponad 370 tysięcy subskrypcji. Odcinki, które produkowała Olga, sprawiały, że publika lubiła je oglądać, ale nie była specjalnie zaangażowana w życie na jej kanale. Prowadziła ona na swoim kanale lifestyleowy content, dlatego zaskoczeniem dla widzów był film, który pojawił się 30 października 2016 roku. W samym odcinku Olga prezentuje się jako osoba o dobrym sercu, oferująca swoim widzom coś unikatowego coś, czego nie znajdą nigdzie indziej jak sama Olga mówi coś zajebistego. Jako jedyna youtuberka w Polsce mam dla was coś naprawdę zajebistego. W skrócie, to co Olga zaproponowała swoim widzom to Turbo Matura, Program, który miał na celu ułatwić osobom zdającym maturę w 2017 roku zdanie matury w 2017 roku. Pojawiło się jednak kilka wątpliwych kwestii. Na wstępie warto zaznaczyć, sama strona, na której Turbomatura była sprzedawana wyglądała jak scam, a jej pierwotna cena była obniżona o całe 200 zł. Sama Olga w filmie twierdzi, że pierwszy raz usłyszała o Turbomaturze, to pomyślała sobie, że to jakieś bójdę. I teraz, tak całkowicie szczerze, kiedy ja usłyszałam Turbomatura 2017, przygotowanie dla maturzystów do matury, bla bla, bla, bla pomyślałam sobie, boże, jakie bójde, co to w ogóle jest? Zaznacza ona jednocześnie, że robi to wszystko absolutnie za darmo i że nie ma z tego żadnych korzyści finansowych. Wygląda teraz jak reklama, bo jest to dla Was reklama, ale ja nie dostałam za to nawet złotówki, więc robię to z dobrego serca, ponieważ wiem o tym, że Wy maturzyści bardzo często martwicie się o swoją przyszłą maturę. W filmie udostępnia ona kod, który pozwala kupić produkt jeszcze taniej niż jest on oferowany na stronie. Dwa dni później, 1 listopada 2016 roku, pojawia się film na kanale Generatora Friday zatytułowany: Youtuberka z 370 tysiącami subskrypcji okłamuje swoich widzów. Coś o czym warto od razu wspomnieć, to fakt, że wtedy kanał Generatora Friday miał naprawdę niewielkie zasięgi to było zaledwie 10 tysięcy subskrypcji, i mimo że było to tylko 10 tysięcy w porównaniu do 370 tysięcy Olgi, to był on wspierany przez inne kanały, które można było podpiąć pod działalność tzw. Meme familii, czyli kanały Gargamela oraz Akusa. Należy również wziąć pod poprawkę fakt, że widownia Olgi nie należała do najbardziej aktywnych. Co za tym idzie, jej widzowie nie byli aż tak bardzo zaangażowani. Wobec obiektywu mówiła o swoim materiale, że niejaki Antek stworzył Turbomaturę i że jest to świetny chłopak. Film ten prezentuje w jaki sposób Olga próbowała oszukać swoich widzów, jednocześnie reklamując Turbomaturę jako coś niesamowitego i coś, w czym żaden sposób nie jest ona powiązana. Jednak krótko po odpaleniu materiału, który właśnie widzicie na swoim ekranie, możemy dowiedzieć się, że nie jest to do końca prawda. Antek Płóciennik, czyli osoba odpowiedzialna za ten projekt, jest chłopakiem Olgi od ponad roku. Oprócz tego, okazuje się, że większość opinii na temat Turbomatury jest napisanych albo przez Antka ze swojego starego konta, bądź przez jego znajomego, który chwali się zeszłoroczną wersją projektu. Problem jest jednak taki, że Turbomatura 2016 nigdy nie istniała. Możemy założyć, że Olga wiedziała o tym, że Turbomatura 2016 nie istniała, mimo to zareklamowała na swoim kanale Turbomaturę 2017, mówiąc, że jest to coś, co odmieni życie swoich widzów, powołując się na rzekome badania przeprowadzone przez jej chłopaka do swojej kampanii marketingowej. Póki co to, co możemy zauważyć, to fakt, że Olga i Antek chcieli wykorzystać trudną sytuację maturzystów, bo kto inny klika w film zatytułowany Przecieki maturalne 2017? Osoba zdesperowana. Osoba licząca na cud. Osoba licząca że znajdzie przeciek naturalny. To właśnie taka osoba pod wpływem chwili i emocji mogłaby wydać pieniądze na kurs, jednocześnie wypełniając portfel Antka i Olgi. To, co zrobił generator frajdy, to jedynie wytknięcie błędu, jednocześnie samemu zaznaczając w opisie, że sam do Olgi nic nie ma. Prywatnie nie mam zupełnie nic do Olgi i Antka, ale ich strategia marketingowa najzwyczajniej w świecie wprowadza ludzi w błąd. Tyczy się to clickbaitu w tytule, jak i udawania, że poleca się własny produkt z dobroci serca. I pewnie na tym wszystkim ta drama mogłaby się skończyć, nie trzeba było nagrywać żadnych dodatkowych wyjaśnień. Olga mogła przyjąć strategię ciszy przez najbliższy czas, bądź po prostu szczerych przeprosin przyznając się do błędu. Niestety wybrała najgorzej z możliwych opcji. Bądź zrobił to zanim coach Mike, jednocześnie wypuszczając film dzień później, w którym broni Olgi. Film ten zatytułowany jest YouTube MMA, czyli potrzeba dramy i kolorów w naszym szarym życiu. Chcecie wiedzieć jakie rzeczy powiedział coach Mike w swoim ponad 20 minutowym materiale broniącym Olgę? Personalnie atakował generatora frajdy, oskarżając go o napędzanie hejtu na Olgę. Disy i dramy. Rozkręćmy dramę, podciągnijmy się pod kogoś, kto ma fanów. Powiedział, że stosowanie prawa cytatu to kradzież. W tym momencie pojawiają się bardzo fajne wrzutki. Teoretycznie to się robi na YouTubie, tak? Jest to kradzież w wartości intelektualnej według polskiego prawa, zabieranie czegoś filmu i wstawianie go do swojego filmu. Starał się znaleźć argumenty, które pozwolą Oldze wyjść z tego cało, jednocześnie niszcząc jej wiarygodność i reputację. Olga chce z Antkiem zarabiać kasę. Robię to za darmo. I pewnie ta reputacja Olgi oraz coacha Mike'a mogłaby jeszcze w jakikolwiek sposób zostać uratowana, lecz było to bardzo mało prawdopodobne po tym, jak Ahus wrzucił swój film zatytułowany Szalony 40 latek, który rozwala scenę w Jarocinie wkraca w życie internetowe. Film ten jednocześnie pokazuje, w jaki sposób coach Mike radzi sobie z hejtem. albo raczej jak sobie z nim nie radzi. Więc podsumowując cały timeline, który mamy do tej pory, sprawa wygląda tak. 30 października 2016 roku Olga wrzuca film, w którym chce oszukać swoich widzów. 1 listopada 2016 roku Generator Friday wrzuca odpowiedź na ten film. Dzień później, jako film obronny w kierunku Olgi, wrzuca swój materiał Coach Mike, jednocześnie bardziej ją pogrążając. Warto sobie jednocześnie zadać pytanie: Co mogła zrobić Olga inaczej? Czy było cokolwiek, co mogła zrobić Olga inaczej? Moja odpowiedź w tym przypadku brzmi tak. Mogła nagrać materiał, w którym przyznaje się do winy i otwarcie mówi, że popełniła błąd. I rzeczywiście materiał nagrała. Tyle że nie był to do końca film przeprosinowy. Olga do swojego materiału podchodzi w manipulacyjny sposób. Nie jestem oszustką, nigdy nie byłam oszustką i też nigdy nie będę oszustką. Możemy zauważyć dosyć mocną różnicę w makijażu w porównaniu do pierwotnego makijażu z filmu o Turbomaturze. Jest to bardzo częsty zabieg, który możemy zauważyć praktycznie w każdym filmie influencerek, starającym się wzbudzić współczucie. Dzięki temu dana osoba od razu nakierowuje się z pozycji osoby niewinnej i jednocześnie mówi swoim językiem ciała, że ona nic nie zrobiła. To samo mogliśmy zauważyć na story fagaty, które ta nagrała, jednocześnie tłumacząc, że Stu to psychopata. Tyle przeszłam, serio płakałam cały czas, tak mnie to bolało, i prawie umarłam i myślałam. I chyba nie muszę wam tłumaczyć, że okazało się, że Stew nie do końca jest psychopatą. Do jakiejkolwiek krytyki Olga podchodzi w sposób oburzający i bezkrytyczny, przyjmując każdą krytykę jako hejt. Dlaczego usuwałam komentarze, zablokowałam ocenianie filmu? Ponieważ uważam, że hejt rodzi hejt i trzeba go jak najszybciej stłumić. Już. Zapytacie jednak, co jeszcze znajduje się w tym filmie. Olga nadal trzyma się wersji, że nie zarobiła nic z turbomatury i robiła to wszystko z dobroci serca, dla swoich widzów, i jak tłumaczę dla swojego chłopaka, bo w związku trzeba się wspierać. Nie powiedziałam, że robię to też dlatego, że go kocham, że jest moim chłopakiem, że wspieram go, że bardzo w niego wierzę i trzymam zawsze za niego kciuki i zostoję za nim murem. Świadczy o tym m.in. komentarz do tego filmu. Zanim napiszesz komentarz, dzień dobry, tutaj Olga Konieczyńska. Dziewczyna Antka, pomysłodawcy, wykonawcy, a w sumie właściciela TurboMatury. Jeśli przychodzisz tutaj z chęcią hejtowania tego filmiku, to a. Serio nie mam z tego hajsu, pomagam swojemu chłopakowi, bo w związku warto pomagać. B. Nie oszukałam swoich widzów. Teraz w jakichś innych filmikach, a zwłaszcza w przyszłych swoich materiałach. C. Ludzie, którzy zapoznali się z produktem są zadowoleni. D. Wszyscy moi stali obserwatorzy, social media, insta, snap, wiedzieli o Antku. Że to mój chłopak, że taki projekt powstaje. A tutaj odpowiedź na wszystkie negatywne słowa w moim kierunku. Zapraszam, pozdrawiam, życzę miłego dnia, Olga. I pewnie tutaj to wszystko mogłoby się skończyć, tylko że nie do końca. Rzeczywiście, stali obserwatorzy Olgi, m.in. ze Snapchata oraz Instagrama, wiedzieli o tym, że taki ktoś jak Antek jest i że jest to jej chłopak. Problem jednak jest taki, że kanał wobec obiektywu dobijał wtedy do 400 tysięcy subskrypcji, podczas gdy jej prywatne profile miały zaledwie 100. To jednocześnie oznacza, że naprawdę niewielka część jej widowni wiedziała o tym, że ona ma chłopaka, który jednocześnie jest właścicielem Turbomatury. Jednak z jakiegoś dziwnego powodu Olga robi najgorszą możliwą rzecz i reaguje na hejt w sposób iście kołczersko majkowski mówiący. Każda osoba krytykująca mnie to hater, Tylko że to nieprawda. Ale taki film, przeprosinowy, nie mógł przejść bez echa, bo pobudził Gargamela do nagrania swojego materiału zatytułowanego Jak oszukać widzów, a potem płakać, i płakać, i płakać. Jest to materiał prawie 20-minutowy podsumowujący całą dramę, jednocześnie dodając spojrzenie samego kuby do tego wszystkiego. Jakie były efekty tego filmu? Film ten jednocześnie spowodował, że Olga na wiele miesięcy po samym materiale musiała mierzyć się z ogromną ilością negatywnych komentarzy. Praktycznie każdy jej film był łapkowany w dół, do tego stopnia, że przestała publikować jakiekolwiek treści i od ponad 6 lat na jej YouTube nie pojawiło się absolutnie nic. I skoro już wiemy, kto z tej dramy wyszedł lepiej, a kto gorzej, pora zadać sobie finalne pytanie. Co nasi dzisiejsi bohaterowie robią dzisiaj? Olga Konieczyńska wobec obiektywu od prawie 5 lat pracuje w firmie Artgeist. W okresie luty 2019 grudzień 2019 pracowała tam na pozycji Senior Social Media Specialist, jednak na początku 2020 roku awansowała na stanowisko Head of Paid Social i na tym stanowisku jest do dnia dzisiejszego. Generator Friday tworzy wraz z Gargamelem jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce dwóch typów podcast. Gergamel natomiast sporadycznie wrzuca materiały na YouTube, poza tym często tworząc właśnie ten podcast, o którym mówiłem, oraz dużo działając z Murzyca, jednocześnie będąc nawet DJ-em na okres Openera 2023 roku. Antek Puciennik nie jest już ekspertem od matury. Obecnie prowadzi on swojego vloga, gdzie jak sam twierdzi, wie jak sprawić, że było o tobie głośno. Patrząc na to, jaką popularność zapewnił swojej już byłej dziewczynie, nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Coach Mike, bądź raczej Michał Wawrzyniak, dalej jest coachem oraz wydał kolejną książkę. Achus nie nagrywa już na YouTube. Skupił się on w pełni na tworzeniu muzyki pod pseudonimem Młody Skini. A jeśli tobie podobał się ten odcinek i te podsumowanie dramy, które właśnie w tym momencie zrobiłem, zostaw łapkę w górę i suba. Dzięki bardzo i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!